ponad roku właśnie tu przy Placu Odrodzenia mamy Szczeciński Dom Skandynawski. To absolutnie niezwykłe miejsce, które powstało we współpracy z IKEA, a dziś służy jako miejsce spotkań, jako miejsce wymiany doświadczeń w zakresie kultury, biznesu, w zakresie pracy organizacji pozarządowych. To tutaj dzieci i młodzież mogą uczyć się skandynawskiego stylu życia, poznawać obyczaje tamtej części Europy i naprawdę zdobywać bardzo wiele ciekawych doświadczeń. Szczecin jest w sposób naturalny przygotowany, aby te kontakty podtrzymywać. Dlatego warto tu wpaść, warto zobaczyć, jak funkcjonuje Dom Skandynawski w Szczecinie i warto z niego korzystać. Spotykamy się już po raz ósmy przy okazji Dni Skandynawskich. W tym roku, z czego się bardzo cieszymy, mamy okazję spotkać się w rzeczywistym świecie, a nie tylko wirtualnie, choć już w zeszłym roku robiliśmy to hybrydowo. Spotkania bezpośrednie są bardzo potrzebne. Przed chwilą skończyliśmy właśnie panel dyskusyjny na temat well-being w życiu i w biznesie. Mieliśmy całą salę młodych ludzi, studentów szczecińskich uczelni, którzy przyszli posłuchać tej debaty, zadać pytania. O tym warto rozmawiać, bo wiemy doskonale, że wzorce skandynawskie, nordyckie są niezwykle popularne. Bardzo wiele firm skandynawskich funkcjonuje w Szczecinie, zatrudnia bardzo wielu pracowników i przekłada się to wprost na zainteresowanie także młodych ludzi. Ten projekt Dni Skandynawskich będzie się rozwijał. Jesteśmy po ósmej edycji, a przed nami także zmiany w kolejnych latach. Stale chcemy dostosowywać się do zmieniających się potrzeb i oczekiwań. Bardzo mocno akcentujemy przy okazji tej edycji Dni Skandynawskich aspekt społeczny. Będzie się dużo jeszcze działo, dużo atrakcji przed nami, jeżeli chodzi o pokazywanie kultury skandynawskiej, także w przestrzeni miasta, na ulicach miasta. Zachęcam Państwa do udziału.